Jestem po raz pierwszy na Woodstocku. A poczekaj, ale byłeś wcześniej, tu po raz pierwszy, ale wcześniej na jakichś innych imprezach rockowych, rock'n'rollowych? W Nysie byłem, tylko u nas w mieście, na takiej bidzie. Jeszcze Czochraj Bobra Fest. A skąd w ogóle jesteś? Z Nysy. No, kawał drogi, jak się w ogóle jechało? Do dupy, tak się powiem, bo się siedziało, dwie osoby wstawały i dwie siadały i tak trzeba było tak się zmieniać. To byście jechali osobowym czy busem? Woodstockowy pociąg. Woodstockowy pociąg. Są takie pociągi, kurde, bo myśmy osobowym przyjechali. A jak tam na przykład kanarki, konduktorzy, jak się zachowują? Sprawdzają biletu. Nic. Nic w ogóle? Leją na to. Wszystko jest. Wszystko jest. Leją na to. No to pięknie. Czy lubicie taką muzykę, która w tej chwili dobiega do waszych uszu? O. Nie. Lubimy punk tylko. A są w tym roku punkowe kapele? No, coś tam gra chyba, ale to u Krzysztof chyba. A wiecie o tym, że tutaj Sex Pistols byli niedawno, jakiś czas temu? No, nie wiemy właśnie. Byli. Niemieckie kapele punkowe, to dwa lata temu były niemieckie kapele punkowe, dwie chyba naprawdę bardzo fajne. No dobra, to powiedzcie, czemu lubicie punk? Bo ja, chociaż nie wygląda, też lubię punk. Ale ta muzyka podnosi mnie na duchu i dlatego to lubię. Ale jest... chodzi o to, że tam jest energia, bo tam jest energia, nie? Tam jest to coś. No właśnie, czyli energia. Ała. No, dokładnie. A lubisz operę? Nie. A ja nienawidzę opery. Ja też nie, bo to jest spierdolenie. To jest tak głupie, że ja pierdolę w ogóle. No. Ja jestem z Myśliborza, TVB. Dzień dobry, witam. Cześć. Dobra, koniec rozmowy. Koniec rozmowy, dobrze. Lubi pan Jabola? Lubię Jabola. Bardzo lubię. No to dobrze. A wódkę luksusowa, kwadratowa? Lubię każdy alkohol. O, to jest praca. No to tyneczkę, mogę tak się... Dzięki.